Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym, tym razem sobotnim spotkaniu. Oczywiście, jak zawsze w sobotę, Matka Boża, różne jej tytuły, różne jej imiona. Kochani, dzisiaj takie trochę enigmatyczne wezwanie, ale myślę, że tak naprawdę chyba oczywiste, mimo że brzmi trochę enigmatycznie, bo dzisiaj, Mario, Domie Złoty. No i to oczywiście to wezwanie ma swoje korzenie biblijne, to jest jasne. Ten dom złoty to chodzi tak naprawdę o czasy świątyni, albo raczej świetności świątyni, czyli o miejsce, które było przeznaczone w sposób szczególny dla Pana Boga, gdzie Żydzi wierzyli, że Pan Bóg mieszka, oczywiście nie w takim sensie, wiecie, dosłowności tego mieszkania, ale że było jakby specjalnym miejscem poświęconym Panu Bogu. My takim miejscem nazywamy tabernakulum, które zauważcie również. Zazwyczaj jest złote, nie? Nie zawsze na zewnątrz, ale przynajmniej w środku, tak? Jest wyłożone złotem albo czymś podobnym do złota, bo oczywiście różnie bywa. Ale co to ma znaczyć? To oczywiście chodzi o to, że mieszkanie Pana Boga jest czymś bardzo wyjątkowym, ekskluzywnym, przepięknym, takim, że, że tak powiem, szarpnęliśmy się na coś bardzo dla niego takiego wyjątkowego. Dlaczego bo Go kochamy? Uwaga, takim domem złotym przede wszystkim była Maryja, czyli człowiek, czyli to, że On w niej uczynił swoje mieszkanie, bardzo dosłownie, bo w niej zamieszkał, z niej się urodził, z niej przyszedł na świat, w ogóle to sobie u niej przebywał przez 9 miesięcy. Więc Ona jest najbardziej złotem domem, złotym domem świata. I Ona rzeczywiście w swojej duszy, w swoim sercu zrobiła wszystko, żeby być tym domem właśnie nie jakimś takim, wiecie, wszawym, brudnym, zapyziałem, zagrzybiałem i tak dalej, tylko naprawdę złotym domem, nie? Ona chciała być złotym domem. Kani pytanie do nas oczywiste, nie? Czy staramy się być złotym domem? Znowu, bo to pytanie już padło wiele razy. Dzisiaj, kochani, w rachunku sumienia. Co sprawia, że Twój dom nie jest złoty? Co sprawia, że Bogu może nie jest u Ciebie za wygodnie, chociaż Jemu jest wszędzie wygodnie, kochani? On jest w stanie, w stajni zamieszkać, jak pamiętacie. Dla Niego to by był żaden problem, żeby mieszkać pośrodku zwierząt, nawozu, gnoju i tak dalej. Bo On chce nas, po prostu. Ale to wcale oczywiście nie znaczy, że mamy nie dbać o ten dom i nie robić, żebyśmy byli domem złotym. Krótki rachunek sumienia. Co sprawia, że nie jesteś złotym domem? Co możesz zrobić, żeby być bardziej złotym domem? Może pomyśl bardzo konkretnie teraz: jest wielki post. Co możesz w tym wielkim poście zrobić, żeby Twój dom, czyli Twoje serce, Twoją duszę, Twoje wnętrze, ozłocić dla Pana Boga? Panie Jezu, bardzo Cię przepraszamy za wszystkie brudy, za wszystkie nieczystości, za wszystkie śmieci, które są w naszych sercach, w naszych duszach, w naszych ciałach, w naszym życiu. Bardzo Cię przepraszamy, że często jesteśmy tak niekomfortowym domem dla Ciebie. Chcemy być lepsi, chcemy, żeby się Tobie u nas podobało, żebyśmy rzeczywiście stali się dla Ciebie wygodnym, przyjemnym, szczęśliwym mieszkaniem, w którym chcesz przebywać. Wiemy, że chcesz w nas przebywać, ale pozwól nam przygotować. Ten dom dla Ciebie bardziej. Niech tak się stanie. Amen. Kani, odmówmy sobie teraz tajemnicę narodzenia, czyli właśnie tego domu, który Maryja uczyniła dla Pana Jezusa w sobie, z którego potem domu on wyszedł na świat. Tą tajemnicą się pomódmy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. I oczywiście na koniec dajcie się, proszę, pobłogosławić yy, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie w pokoju Chrystusa, niech to będzie dobra, piękna noc. I kochani, do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję już jutro. Wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego z Bogiem.